Cześć wszystkim, z tej strony Redox. Witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17. No Jezus, na razie u nas, jak zwykle, poprzednio razem żeśmy zaczęli opryskiwać. Znaczy tam pracownik odpryskuje pola, a my po prostu zaczynamy dalej zarabiać hajs na innych polach. I tu mamy co? Zbieranie. Dla ciebie 12. Nie wiem, co się stało, że wtedy właśnie zadziałało i dostaliśmy większa kasa była. No nie, i znowu sobie postawił samochód. Dobra, zaczynamy. Wiemy, o co chodzi. Zaś zbili się już bardziej dokładnie. A to jest słonecznik, zbieramy teraz. Wygląda z tyłu, na pacy. Ziarna słonecznika lecą. Ale z tamtym mieliśmy szczęście, było normalnie sekunda przed końcem zdążyliśmy zrobić. Bo pewnie byśmy nie zdążyli, to byśmy nie dostali kasy, tylko by nam zabrał kasę. Tak by na pewno byłoby. No dziwo, nam wychodzi dosyć równo, wychodzi. Więcej się rusza nam się tlaczył, aż dwie linijki. Szaleją normalnie. No dobrze, tylko coś, jeśli mogli też zrobić czarny ekran i ciu. Kocie. Nic. Te pola są najbardziej opłacane dla nas, w sensie na przyszłość. Bo są dosyć blisko naszej farmy. Więc będzie wszystko dobrze. Czyli tak wychodzi na jeden odcinek, robimy jedno pole. Dobra, na naszym mam zatrudnionych pracowników, a ja sam się zatrudniam u innych kurde. U obcych ludzi na polach się zatrudniają. No tak, bo u mnie na razie nie ma zysku z mojego, więc najpierw musi wyrosnąć, żeby mieć pieniądz. Więc trzeba jakoś sobie radzić w tych czasach.
Nim sobie pozwolimy na lepsze maszyny, to trochę potrwa. Mówię, te są odcinki po odcinku nagrywam, więc tego wasze komentarze mogą być dopiero uznane. Czy ja odpiszę na komentarze, wiadomo, ale że na przykład jakiś coś, temat w grze czy coś, no to wiadomo, że to będzie w następnych dopiero odcinkach. Nagrywam tak odcinek po odcinku, bo mam czas, akurat wolny teraz właśnie ten długi weekend, więc sobie muszę nadrobić trochę. Więc dlatego występuję, w tych samych ciuchach występuję cały czas. No, naprawdę mógłbym się przebierać do filmu, ale to nie o to chodzi. Ja po prostu nagrywam już powiedzmy na tydzień. Tak widzę, tak prawie każdy tak robi. Bo nie wszyscy, to ktoś by sobie musiał nagrać w jeden dzionek, jeden odcinek i koniec. Ten następny dzionek znowu odcinek, to ja tego wrzucę. Tak wiadomo, że tak nikt nie robi. Każdy YouTuber w takiej zasadzie działa. No jest. Wiadomo, że co z tego żyją, to mają czas i mogą tak sobie robić. Pozwolić sobie na jeden odcinek dziennie na przykład nagrywać. Żeby był codziennie aktualny i razem z komentarzami się wiązał. No, a u mnie to tak jest właśnie, tak jak mówię, mam czas wolny, co nagrywam. O nie, widzę ulubiony ząb. O, ten jeszcze będzie na multiplayerze grał, to wiadomo, że nie, to tak samo sobie nagrywam, mogę sobie nagrać więcej odcinków pod rząd. Ale nie mam ekipy do nagrywania, więc sobie nagrywam solo. A wiadomo, co to za sens grać, wejść sobie do multiplayer, do obcych ludzi. Nie masz z nimi jak się porozumieć. Pisząc na przykład też, że tak nieźle, ale wiadomo, lepiej powiedzieć, co chcesz, a jeszcze trzeba trafić na Polaków, to już w ogóle. Nie, pewnie polskie są mapy. No ale właśnie mówię, nie ma komunikacji głosowej, to jest kiszka. Jedziemy sobie dalej. O, nie, żeby komentarze, będę musiał live'a zrobić. No ale to kurde. To jest właśnie. No nie wiem, zastanawiam się ciągle na to. Ciągle się zastanawiam. Może jakiegoś dnia zrobimy. Mi się właśnie poda, że nie ma żadnego lagnięcia przy zapaleniu światła. Żadnego. A nie jak w 15 się gra ściema. A nie wiem, co to za błąd był. Nie mam pojęcia, nie słucham. Nie ciekawe, czy do pory roku są. Bo powiem szczerze, 15 niby też pisało, że będzie padał deszcz. Taka pala pogodynka była, że będzie deszcz lała, a nic nie było. A nie opadł.
nic nie wiem. Nie wiem, o co tam chodziło dokładnie z tą pogodą. Widzicie, mamy trochę więcej niż połowę zrobione. Tak tu już nic z szyby nic nie widać. Ale tak się ten kładą. Kładą się słoneczniki od masy kombajnu. Było. Mam jakieś takie dodatkowe błędy. A najlepsze jest to. Dopiero ledwo co go zainstalowałem, to zaraz zaświetliło się w grze, że jest już update już jest nowy. To jest dopiero. Kurde, myślałem, że już załapię całą szerokość, niestety nie udało się. Lusterka są na moim targiczu, że nic nie widzę z tych lusterek. I najlepsze w obydwu tak ten sam widok jest. W sensie, że nic nie widać z tyłu, co się dzieje. Coś pamiętam, że była opcja od lusterek. Nika, chowanie, pomocnik. Zróbcie wędliwa, nachylenie roślin. Ikony, tryb intensywny. Głośność. Nie wiem. Mi się zdaje, coś było od lusterek właśnie. A, do w innych opcjach, to już trzeba wyjść z gry wtedy. No to nie, nie wiem, jak wychodzi. Znaczy, do menu głównego. Było właśnie do lusterek, to chyba jeszcze szczegółowo się. Ale mogę się mylić. Czy przed nami jeszcze ostatni przejazd. A, bo to pole jest skośne. Patrzę. Wiem, że tam widziałem, że ostatni przejazd został. A tu jeszcze jest i jest.
Ta gra jest strasznie głośna. Maszyny, każda maszyna inaczej hałasuje. Nie jest tak jak w Eurotrucku, że jedziesz ten stop, mam dostosowaną już głośność do wszystkiego, a tu każda maszyna inaczej. Wtedy no nie da się mieć ustawionej głośności. W jednolitym tonie pod jedną maszynę, o. Niby ustawię głośność, zaraz się okazuje, że druga maszyna jest głośniejsza. I zaś jest. A więc... No, chyba nie powiedzieć, że to mi zaliczy i będzie koniec pola. Żeby użyć kombajn, trzeba podjechać sobie. Takie pole są właśnie problematyczne dla pracowników, są problematyczne. Bo oni, powiedzieć, niezbyt dobrze uznają skosy, właśnie takie ścięte właśnie. O 222, jaki jest skomplikowany. I... finish. Finish. Jeszcze nie? O. 9000 jeszcze premii. Daj nam się... mam teraz zrobić... znowu spryskać. Bierzemy. Pick-up nadal stoi w ciulowu. A, zapomniałem. No i znowu zapomniałem tam zatrudnić u nas, na nasze polu chłopa, żeby... żeby... opuścić. Ludzie? Żeby właśnie opryskiwał już ostatnie pole, no. Tak miałem wyższe pole. No nic. Nie będziemy nie opryszczę teraz. Nie wyjdę znowu. Trzeba dokładnie to robić, bo... A tu muszę widać, tam nie było widać przez to właśnie, że było pole zarośnięte było. Oj, co zrobiłem? Nie to. Więc ten pomad może też maszynę podnieść. Mówię, zaczęło się już dokładność.
No to powiem, maszyn set groma, ale przyznam, że każdy ma inne zastosowania, bo mają podobne zastosowanie, tylko po prostu nie trzeba wyglądają. Sam szlaczek zrobić, jak był poprzedni. Mam nadzieję, że to będzie brakowało. Ale mogę się mylić. Będziemy musieli gdzieś poprawki robić, mi się zdaje. Z tego co widzę, jak to się kubeczko zapełnia, to... Podnosił ten maszynę też szybciej bez skręceń. Się już kończy to pole, a nie wygląda, a w rzeczywistości jeszcze jest. Szlaczki porobione. I się kończy, nie jadę równo. Został. Myślę, że już będzie koniec roboty, ale znając to, to że będzie teraz będzie jeszcze
Co to będzie? Kultywatorem chcemy przejść. Biegnie szerokość. Udało się. Pewnie. Mamy? O kurde, daje 15 tysięcy daje. Dobra. Tyle kasy daje, trzeba brać. Szkoda, ten kultywator jest niziutki. Raczej niziutki. W sensie wąski. Oj, oj. Musimy jechać dokładnie to później. Później się nam na nas się to zemści. No jest ten nerwujący, co ma neutral świeci cały czas. Cały czas pisze neutral na tym wyświetlaczu. Czy on jedzie siłą woli? Nie ma przeniesienia na ten. No to się nie dziwię, że tyle czasu mi dają na zrobienie tej misji. Sporo. To pole nie jest malutkie. Że omówmy się tak, że zrobię cięcie i wrócę już pod koniec i zaczniemy dalszą pracę na tym polu. Co? Może tak zrobimy. To szybciej pójdzie. Że szybciej. Dla was lepiej, dla mnie też, bo nie być, czyli dla was lepiej, bo nie no i dobra, się wracam już i jestem już prawie na końcówce już. Trochę to zajęło czasu. No ale już jesteśmy już przez końcówa na słowo. To jest normalnie. Wszystko fajne właśnie jak już masz się narzędzia odpowiednie. Szerokie, maksymalnie chyba 9 metrów szerokości kultywatora, a ten jest. A ten raczej nie ma 9 metrów. Więc nie ma się zadziwić, że tak długo to idzie. Tamte poprzedni na innym polu, żeśmy robili, to miało właśnie większy sprzęt i to szybciej, szybciej, czyli szersza powierzchnia była obróbki ziemi. Tutaj widzicie, ile to czasu zajmuje. Takie wąziutkie. To taki sam model mamy chyba. U nas na farmie. I koniec. Trzeba się jeszcze jedną nawrotkę robić. No, jeszcze jedna nawrotka.
I jest koniec. Halo. No. No i ta kasa przyszła znowu, większy zarobek jest. Póki pamiętam. Chyba pani nam rośnie już. Czemu ty stałeś przypadkiem? Rośnie, gdy gotowy do zbioru, zabrany, uschnięty, zebrany. Teraz wszystko odpadło? W innym miejscu stoi. Dlaczego? Gdzie jest? No to jeszcze mamy... Jeszcze tylko to pole zrób i... My jeszcze tam pójdziemy do myszy, popracujemy chwilę i... Będziemy chyba siać. Takim małym gównem. Dobra, weźmiemy to i zrobimy tak jak przednim razem, czyli będzie cięcie i wróćcie do mnie pod koniec. Widzicie ile to czasu. Trochę to czasu zajmie. Taki mały, podstawowy, pyrtki. O nie, sorry, coś się rozszerza. Nie jest tak źle. Ale dobrze też nie jest. Włącz siewnik, opuść i włącz. I ten powód. Mało stabilnie się go się ma na sobie. Nie wiem dlaczego to służy. No to się robi jakąś bruzdę, jaką się robi w ziemi, ale... Był. Jak to wyszło, że taka dziura tu powstała? Ale tak, te pole takie duże, na szczęście zawsze jest margines dużo daje. No nie, dobra. Nie będę was znowu męczył tym oglądaniem tego. Wracam jak to już będę na końcu tego. No i dobra, zbliżamy się już po końcówce. Powiem wam szczerze, więc już nie biorę się roboty od niego. Bo już mnie... Wszystko mnie już boli. Bardziej mi plecy bolą od siedzenia. Szczerze tak powiedzmy, że tak siedząc w ciągniku cały czas też można nabawić się bólu pleców. No jeszcze chwila i... No dawaj, dawaj, już zamykaj to kółko.
No jeszcze, daj, już koniec. Już nie wygłupia się już. Kurde, musimy jeszcze jedną nawrotkę zrobić. Jeszcze moment. Jeszcze letki mały moment. No już. Koniec, panie. No to specjalnie robi, żeby mi zapłacić. Kurde. Kasa się sypie. Pewnie jest. O, popatrzcie, nie ma. Skończyliśmy wszystkie misje u niego. Zobaczymy nasze pole, co tam się dzieje. Aha, już wiem, co się dzieje. Jak bierze się misję, to oni przerywają pracę. Tak jest? No skończył tak. To jest pole już ten? Czemu to stoi w tym miejscu? To wygląda, że jest koniec. Dobrze, to się trzeba cieszyć. To zaparkujemy tylko i. No, tym akcentem możemy skończyć dzisiejszy odcinek. I zapraszam już na kolejny. No, pozdrawiam, Redox, cześć. Thank you.